komunikowanie. Wygląda na to, że Selina Kyle znalazła przyjaciółki. Czy ktoś tu powiedział przyjaciółka? Nie, przyjaciółki. Kilka. Dotarłaś? Pierwszego dnia wypada się modnie spóźnić. Dziewczyny, to jest Harleen, moja PZGC. Przyjaciółka z Gotham City. Z największą przyjemnością witamy cię. A, porażaczka! Klasyk Harleen! Czy to nie jest prześmieszne? Nic się nie zmieniłaś! Nieprawda, mam nowy kwiatek. Nową poduszkę pierdziuszkę! Jeszcze ten nowy niewidzialny tusz. Ups! Pomyłeczka, to jest permanentny tusz przemysłowy. Sorki! Ale śmiesznie! Zostaw sobie też jakieś żarty na poszkole, Harley Darley. Po szkole? No, pomyślałam, że pokażemy Harleen nasze Metropolis. Czy to nie brzmi świetnie? To będzie dla nas zaszczyt. No to się widzimy! Co ty zrobiłaś? Nie wywabię tego magią! Jest szalona! Najgorsza minuta mojego życia, a byłam w strefie widmo! Naszym obowiązkiem jako gospodyń jest ugościć tę dziewczynę. Poza tym jest ona ważna dla Barbary z jakiegoś powodu. Dlatego musimy się postarać. Proszę, proszę, weź jedną! Błagam, prastare drzewo ma zostać ścięte, a na jego miejscu ma stanąć kolejna kawiarnia. Ja to zrobię. Czy to prawda? Piszesz, że pójdziesz tam, by ocalić to drzewo. Tak, to pewnie bez znaczenia, ale pójdę. Mogę też iść? Tak, tak, Urajciu, tak! Znaczy... Spoko, możesz. No, to jaki jest plan? Jaki plan? Raz, dwa, trzy! Drzewa kochamy! Raz, dwa, trzy! Drzewa kochamy! Wycinka jutro o 5 rano. Drzewa kochamy! To jutro? Nikt nas stąd nie zabierze, nie! Nikt nas stąd nie zabierze, nie! O swoje walczymy, tam gdzie drzewo, tam i my. Nie pójdziemy stąd. Najwyższy czas zakończyć tę walkę! Batgirl! Nie miałam nawet pojęcia, że też się przeprowadziłaś do Metropolis. Co za pech! Może stęskniłaś się za moimi wybuchowymi zabawkami? Miło cię widzieć, Harley Quinn. Mam nadzieję, że to będzie już nasze ostatnie spotkanie. Policja! Uciekamy! Ja tu zostaję! Hej! Nie, nie, puszczaj! Chciałam jej tylko pokazać młotek i powiedzieć, że jest straszną nudziarą! No weź! Myślałaś, że byłam nieznośna w Gotham, bat przylepo? Nie masz żadnego pojęcia, na co mnie stać! Pamiętaj, że to jest dopiero początek! Muszę już wracać. Ale byłabym rada, gdyby udało nam się spotkać w innych okolicznościach. Możemy... Co zazwyczaj lubisz robić po treningu? Ja trenuję dalej. Aha, tak jak ja!
Poison Ivy? Co ty tutaj robisz? Przypominam ludziom, gdzie jest ich miejsce! Nie wiem, skąd się tu wzięłaś, ale nie mieszaj się w to! Nie pozwolę ci ich skrzywdzić! Jeszcze zobaczymy! Nie możesz dotrzymać mi kroku? Może to skończymy? Zgoda! Mogłaś skrzywdzić tych ludzi! Ty zniszczyłaś drzewo! Ja wcale nie chciałam. Nie jesteś godna nosić koloru życia, Green Lantern. I jeszcze mi za to zapłacisz. Cóż. To było nieuniknione. Jestem Katana! Przybyłam, by oczyścić świat i ukarać wszystkich złoczyńców. Bo tak postępuje bohater. Nie mogę się z tobą zgodzić. Bohater nie wymierza kary. Pomaga bezbronnym. A teraz oddaj miecz, bym mogła uwolnić uwięzione dusze. Chcesz zabrać mi miecz? Powodzenia. Dobre serce, Diana. I właśnie dlatego nie zabiorę ci duszy. Ale lepiej będzie, jak się poddasz. Ze mną nie wygrasz! Możliwe, ale nie mogę pozwolić na to, byś zabrała duszę moich przyjaciółek. Panował przez 300 lat. Nie obchodziło ich to przegrana sprawa z tymi ludźmi. Żadna sprawa nie jest przegrana, jasne? Pami? Myślę, że jest to początek pięknej przyjaźni. Bez przesady. Szóste wydanie limitowanej serii Gotham Crow! Nie mogę uwierzyć! Hej, co ci się stało w rękę? O, ja tylko poparzyłam się podczas suszenia włosów suszarką. A co ci się stało w szyję? O, wiesz, suszyłam włosy i też jakoś poparzyłam się suszarką, bo za blisko ją przyłożyłam. Szczerze mówiąc, gdybym się tak dobrze na tym nie znała, to powiedziałabym, że właśnie dorwałam nowiuteńkie, superanckie wydanie Joker kontra Batman! Co? Przeczytajmy go tu i teraz! Ran
Stany, dlaczego Batman zawsze musi być w pierwszym kadrze? Czy on wie, co to golarka? Ten jego zarost jest okropny. Mógłby bardziej o siebie zadbać, tak jak Joker. Chyba nie rozumiesz. Nieogolona twarz pokazuje jego stopień zaangażowania w sprawy miasta. Dlatego